Jakie studia wybrać? To jest vlog wykładowcy. Ja odpowiadam na to pytanie. Wybrać takie studia, które Ciebie interesują. Ponieważ jeżeli będziesz robił coś w życiu, co Ciebie w ogóle nie interesuje, że ktoś Ci powiedział, że warto pójść na te studia, ponieważ po nich będziesz miał pieniądze, no to będziesz po prostu nieszczęśliwy w życiu, tak? Będziesz robił coś, co nie sprawia Ci frajdy, nie sprawia Ci przyjemności, nie masz takiego poznawczego oddechu w tej pracy, w swoim życiu. Czyli warto się zastanowić, co Ty najbardziej lubisz robić w życiu i po prostu iść w tym kierunku. Dużo młodych ludzi też nie wie, co robić w życiu i powiem Wam szczerze, że dużo ludzi też starszych nie wie i po prostu robi rzeczy, które wydaje im się, że na tym etapie ich życia są ważne i na tym etapie życia przynoszą im korzyści. I podobnie z Wami, jak macie te 19 lat i zastanawiacie się, gdzie pójść na studia, jakie studia wybrać, a może pójść na studia takie, gdzie idą moi znajomi, albo pójść do tego miasta, ponieważ tam wydaje Ci się, że jest fajnie, no to spoko, są to też całkiem dobre motywacje do pójścia na studia, ale należy Ci się zastanowić, czy te studia są Ci potrzebne tak naprawdę, ponieważ można robić wiele fantastycznych rzeczy bez studiów obecnie, nie trzeba robić, można skończyć jakiś kurs i już można zarabiać dobre pieniądze i cieszyć się życiem. Część ludzi też idzie na studia, nie wiedząc, co ze sobą zrobić, ponieważ to jest taki całkiem spoko okres na odkrywanie siebie, na odkrywanie tego, co właśnie lubisz robić. Jest to czas eksperymentów, jest to czas, kiedy przestajesz mieszkać z rodzicami. Jesteś dorosły, ale nie do końca jeszcze jesteś dorosły. I to jest właśnie dobry moment na to, żeby poznać siebie. I też tak jak kończysz teraz maturę, robisz maturę, i zastanawiasz się, co dalej, to być może warto pomyśleć nad takim rokiem przerwy. Bo do tej pory uczyłeś się te kilkanaście lat od przedszkola do tej pory i być może warto właśnie nabrać takiego oddechu głębszego. Być może warto znaleźć jakąś pracę ciekawą albo nieciekawą. Nieciekawe prace również są fajne. Ja w życiu na przykład pracowałem w sklepie i zwijałem koszulki. Układałem, kładłem na półkę i to była najgorsza praca w moim życiu, ponieważ ona nie miała zbyt dużego celu, no nie? Ponieważ jak ja skończyłem układać te koszulki, to później przyszedł klient i już one były porozwalane, totalnie nie było sensu w tej pracy, ale teraz wiem w swoim życiu, że nigdy takiej pracy już w przyszłości nie wezmę. Takiej pracy, która nie przynosi satysfakcji mi. Być może są ludzie, którzy kochają po prostu zwijać koszulki cały dzień. No i ten rok właśnie takiej przerwy pozwoli Ci zobaczyć, że okej, w takim miejscu nie chcę pracować, albo w takim miejscu chcę pracować, ale też ważne jest podjęcie tej decyzji w Twoim życiu, żeby po prostu coś zrobić. Czy zrobić sobie tę przerwę, czy znaleźć sobie jakąś tę pracę, czy pojechać gdzieś do pracy na przykład, gdzieś za granicę, do czego też zachęcam, ponieważ jak już zrobimy ten kolejny krok i kolejny, to jesteśmy w innym miejscu niż jesteśmy teraz. I kompletnie świat wygląda inaczej z tej innej perspektywy, tak? Bo dajmy na to, masz teraz rok, dajesz sobie ten rok na to, ażeby podróżować, pracować, poznawać nowe osoby, zarabiać, dokształcać się, czytać fantastyczne książki, spotykać się z ciekawymi ludźmi, chodzić na ciekawe koncerty i na pewno będziesz kompletnie inną wersją siebie za rok niż jesteś teraz. Ale wracając do tych studiów, ponieważ część z Was czuje tą potrzebę, żeby pójść na studia i coś studiować od razu, być może rodzice Wam też trochę każą pójść na te studia, to chciałbym Wam powiedzieć o najbardziej opłacalnych kierunkach studiów. No i informatyka 5700, elektronika telekomunikacyjna 4900, automatyka i robotyka 4700. Możecie sobie spauzować i zobaczyć całą resztę. A drugi slajd, o którym chciałbym Wam powiedzieć, to jest 10 kierunków z podziałem na uczelnie, których absolwenci zarabiają najlepiej. Rok uzyskania dyplomu 2017, więc te kwoty trochę jeszcze są sprzed pandemii, sprzed inflacji, no ale informatyka na pierwszym miejscu, analiza danych, big data, informatyka analityczna. Na pewno jak poszperacie w internecie, to znajdziecie odpowiednie strony, które Wam pokażą, ile można zarabiać po danym kierunku studiów. Jednakże
Ja bym szedł za tą pasją, moi drodzy. Ja bym szedł za tym, co chcesz robić w życiu, albo za tym, żeby po prostu sobie dać luzu trochę, bo jeszcze się napracujecie w życiu. 40 lat będziecie pracowali praktycznie non-stop, więc w wieku 20 lat można sobie dać przerwę, można sobie wyluzować, pojechać, popracować, poznać nowe osoby. Życzę Wam dobrych decyzji. Życzę Wam tego, ażebyście wybrali odpowiedni kierunek studiów, bo żebyście zrobili w swoim życiu coś fantastycznego. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. No i zapamiętajcie, że jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to dostajecie dwóje do indeksu. To cześć!